Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech, a ja witam was w drugim materiale z serii Zagrajmy w Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Wiecie co, prawdopodobnie ten tytuł skrócę do Wiedźmina 2 ZKER, tak się będzie nazywała ta seria. Natomiast na playlistę będzie się nazywała normalnie. Dobra, ostatnio skończyliśmy, czyli tutaj, czyli wczoraj, bo u mnie jest godzina 6.27, 9 sierpnia, jest wtorek. Tak więc ostatnio skończyliśmy na tym, że musimy się udać do miasteczka. Tak więc cóż, ruszajmy! A, jeszcze od razu powiem, nie będę się odzywał oczywiście na... na rozmowach bohaterów, bo nie ma sensu. Kto tam się dobija po nocy? Wynocha, bo psami pościuje. Po tej stronie muru mam tu pojadę, więc psy wydają się lepszym wyborem. Dowcipki, co? Zawsze wydaje się wam, że jesteście zabawni. Ale gdy wychodzicie na arenę, to przechodzi wam ochota do żartów. Nie staram się być dowcipny, jestem przemoczony i zmarznięty. Wpuść mnie. Aha, wąpierz. Nie zaproszę do środka krwiopicy. Co to, to nie? Wiedz, że mam tu węgorzyki w czosnku. I co ty na to? Chętnie poddam się próbie węgorza w czosnku i bieżącej wody. Próbie piwa też. Kto cię tam wie, kim jesteś? Złe szwenda się po nocy i zwodzi porządnych ludzi. Zaczekajmy do rana, aż kur zapieje. Jak nie czmychniesz, to cię wpuszczę. Mam czekać pod murami? Ej, ty tam! Poszedł. Lepiej poszukam miejsca na odpoczynek. Dobra, czyli trzeba będzie medytować. No. Wybierając L... Użyjmy niż tylko wyłożąc LB. Nie, LB, medytacja, tak. Odpoczynek, odpoczywaj do wybranej godziny. A mamy którą? Mamy północ. Powiedzmy, że tak do 7. Dobra, wejdź na arenę. Jesteś tu jeszcze, siło nie cię sam. Kur zapiała, ja mam się dobrze. Tyle, że czystym bym się... A zaproszenie ma? Ma. To wyjdzie. Życzę wielu zwycięstw na arenie. Dobra, teraz pewnie będzie samouczek walki. Tak jest. Ta część samouczka prezentuje podstawy walki. Czeka cię seria zadań do wykonania, a na koniec test z nabytych umiejętności. Okej, okay, tu miecz stalowy to lewo, miecz srebrny w prawo. Mhm. Dobądź. Obróć kamerę w drugą stronę. Okej. Okay. Wyceluj. Krzywonos, Niko, Krzywonos i Robert Hasaba. Skoncentruj się na rycerzu, wciskając i trzymając przycisk. Geralt będzie go atakował, dopóki przeciwnik nie zginie lub dopóki nie zmienisz celu, puszczając przycisk. W trybie zaznaczenia celu nie możesz obracać kamerą. Aktualny cel zmieniasz za pomocą prawego drążka. Jego wychylenie powoduje przeskoczenie o jeden cel względem widoku kamery. Wychylenie w górę lub w dół powoduje przeskoczenie o jeden cel od kamery lub w jej kierunku, nawet jeśli coś znajduje się za nią, no za Wiedźminem. Czyli, że skoncentruj się na rycerzu. Ok, wciśnij AB. A, w ten sposób, ok. Wolni wrogowie zadają silne ciosy, szybcy atakują słabiej, ale częściej. No,
Walka z jednymi i z drugimi wymaga wykorzystywania uników oraz bloków, przy czym parowanie jedynie zmniejsza obrażenia, które otrzyma Geralt. Ataków magicznych nie da się parować. Można ich jedynie unikać lub chronić się przed nimi za pomocą znaków. Dobra. Pontus du Bois. Mój wigor jest symbolizowany przez żółty pasek. Gdzie on jest? Tutaj, ok. Zablokuj cios przeciwnika, przyciskając i trzymając RT, zanim przeciwnik zada cios. Unikaj ciosu przeciwnika, wyciskając B i jednocześnie wybierając kierunek uniku wychyleniem. Ała. No. Riposta. Pozwala na kontrowanie ciosu przeciwnika. Aby ją wykonać, musisz trzymać blok i zaatakować w chwili, gdy na przeciwniku pojawi się znacznik riposty. Okej, okay, dobra. Ciśnij up w chwili, gdy na jego ciele pojawi się... A, bloku. Dobra. Znak art. Każde rzucenie znaku zużywa jeden punkt wigoru. Aktualny stan wigoru symbolizowany przez żółty paszek i pasek możesz sprawdzać w lewym górnym rogu ekranu. Art może powalić lub ogłuszyć przeciwnika, co pozwala na wykończenie go jednym ciosem. Jest to dobra metoda na osłabianie oponentów starczami. Rzuć na przeciwnika znak art przyciskiem Y. Nie mam wigoru. Dobra. Zaczekajmy, aż mi się wigor zregeneruje. Efekty krytyczne, zadawanie zwykłych obrażeń, ogłuszenie i powalenie umożliwia natychmiastowe wykończenie przeciwnika, ale niektórzy wrogowie są całkowicie odporni na pewne efekty krytyczne. Efekty, pod wpływem których znajduje się Geralt, można zobaczyć w górnej części ekranu. Co teraz? Ogłuszenie swojego zaatakuje, by wykończyć go jednym śmiertelnym ciosem. Dobra. Menu szybkiego wyboru. Quentin de Heron. Efekty krytyczne. Każdy z efektów nałożonych na Geralta, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, posiada określony czas działania. Czas trwania efektów można zobaczyć, no, mamy tak: krwawienie, oślepienie, podpalenie, zamrożenie, zatrucie, upicie. Wow, wow, wow! Niski poziom żywotności i dużo odczarów maga. Jego żywotność jest symbolizowana, tak? Okay. Znak Queen. Pochłania obrażenia zadawane przez przeciwników. Kupienie zdolności związanych z tym znakiem sprawi, że Queen dodatkowo będzie odbijać część obrażeń we wrogów. Queen to jest tutaj. Dobra. I mam go Y. Dobra. Znak akcji. Pozwala na czasowe przejęcie kontroli nad przeciwnikami. Wymaga przytrzymania przycisku i chwili skupienia się na przeciwniku, w czasie której Geralt stara się przejąć kontrolę nad jego umysłem. Niektóre potwory są niewrażliwe na znak akcji. Dobrze wiedzieć. Użyj na przyzwanym gargulcu znaku akcji, naciskając i przytrzymując Y, aby przejąć kontrolę nad nim i zwrócić go... akcji. Gdzie jest akcja? Tu jest. Okej. Znak Yriden. Magiczna pułapka. Możesz zaatakować go od tyłu lub uciec, kiedy jeśli walka nie przebiega po twoim. Yriden to jest tutaj. Okej. Ała. Zwykłe z gargulca znakiem Igni. Au.
Wyjmij wszystkie przedmioty ze... Wybór z listy pod ręką. Aby umieścić przedmioty na liście pod ręką, otwórz panel ekwipunku. W panelu ekwipunku umieść wybrane przedmioty takie jak petarda, pułapka, sztylet, rozprzynęta w komórkach pod ręką w prawej części panelu. Po wyjściu z panelu znajdziesz wybrane przedmioty na liście menu szybkiego wyboru, dzięki czemu będziesz mógł z nich łatwo skorzystać. O, to się na pewno przyda. Dobra. I otwieramy, przeszukaj. Talgarska zima, samą wyważony sztylet. Zestaw petard, jeden zestaw pułapek oraz sztylet, które wbiłeś ze skrzyni. Tutaj broń jedy. Wyważony sztylet, obejrzyj. Obrażenia od 30 do 40. Łopa. Dobra. Ulepszenia, pułapki. Talgarska zima, co to jest? Zamrożenie plus 50% obrażenia od 20 do 30. Dobra, użyjemy tego i petardy samą. Petarda ogłusza, unieruchamia wszystkich w zasięgu działania. Ogłuszenie plus 30%, obrażenie od 15 do 30. Ok. Zatwierdź wybór zamykam. Zamykając. Okay. Dobra, powiedzmy, że chcę na wyważony sztylet. Wybierz petardy. Trzymanie RB. A, dobra, bo nie wybrałem petardy. Okej, okay, no, dobra. Wybierz pułapki. Nie ma limitu równocześnie rozstawianych pułapek. To się na... O, to się na... Dobra, nie ma limitu... No chodź to. Zajebiście, dobrze poszło. Dobrze ci wyszło. Także, ono tu. No wejdź. Wejdź, kurwa! No. O, rozpadłeś się. No trudno. Wybierz sztylet. O Jezu! Dobra, gdzie... Tutaj. Jakiś... Rozwój postaci. Przez pierwsze 6 poziomów możesz wykupować zdolności jedynie z górnego drzewka treningu. Zdobywając kolejne talenty, możesz je wydawać na umiejętności z 3 pozostałych drzewek. Magii, alchemii oraz szermierki. Twoja postać awansowała na kolejny poziom. Otwórz panel zdolności, aby wykupić... No, jak to się... Dobra. Mutageny. Służą do modyfikacji niektórych umiejętności Geralta. Aby je wykorzystać, otwórz panel zdolności postaci. Znajdź na drzewku treningu umiejętność posiadającą miejsce na mutagen i dokonaj ulepszenia. Więcej mutagenów pozyskasz z ciał zabitych potworów. Wejdź do panelu zdolności postaci. Panel zdolności postaci. Czyli tutaj. Okej. Jak rozumiem, mam zablokowane absolutnie wszystko, czyli muszę najpierw... Dobra. W takim razie... wezmę to. Czy chcesz ulepszyć zdolność? Tak, chcę ulepszyć zdolność. Proszę bardzo. Pyk. Wyjmij. Ostatnia próba. 1. Przed tobą ostatnia próba wymagająca dobrego przygotowania. Będziesz walczył z kolejnymi grupami przeciwników. Przed rozpoczęciem próby wykorzystaj przedmioty, które znajdziesz w skrzyni nar. Pamiętaj o eliksirach, olejach do nałożenia na broń oraz o przygotowaniu odpowiednich przedmiotów na liście pod ręką. Próbę możesz rozpocząć w dowolnym momencie, wchodząc w podświetlony krąg na krawędzi areny. Aby zakończyć samouczek, musisz przejść przez główną bramę. Po wyjściu nie będziesz mógł już wrócić. Dobrze. Wyjmij wszystkie przedmioty ze skrzynki na arenie. Las Mariborski, jaskółka, jad wisielców, olej przeciw insektoidom. Do kolejnej walki warto przygotować się lepiej niż zazwyczaj. Zacznij od wypicia kilku wzmacniających eliksirów. Znajdziesz je w skrzyni na arenie. Każdy wypity eliksir zwiększa zatrucie organizmu. Liczba eliksirów, jakie możesz wypić, jest ograniczona przez maksymalny poziom toksyczności, wskazany na pasku po prawej stronie ekranu. Dobra.
przygotowaniu się wejść w podświetlony krąg. Gdzie jest ten podświetlony krąg, kurwa? Podświetlony... A, tam jest ten... Okej. Okay. Jak to było? Picie eliksirów? Tu mamy znaki. Nie. A, medytacji muszę wejść. Dobra. Tak, picie eliksirów. Co my tu mamy? Las Mariborski. Co ty robisz? Znacznie zwiększa wigor, zmniejsza żywotność i szansę na efekt krytyczny. Żywotność minus 30%, wigor plus 1, podpalenie i krwawienie, trucizna minus 25%, toksyczność 40%. Po chuju. Jaskółka zwiększa regenerację, regenerację żywotności w walce i ogólna regeneracja żywotności plus 1, trwasz czas trwania 10, toksyczność 25%. Po kurwa pilne. Przypisz eliksir. I jaskółka też przypisz eliksir. Wypij. Dobra. Teraz wyważony sztylet. Poproszę. O, długi rękawice otrzymałem. Czy miałem? Redukcja obrażeń od magii plus 4%. Na odporność na krwawienie plus 7%. To. Olej przeciw insektoidom. To był miecz stalowy, miecz srebrny, to okej. Okay. Jad wisielców, co on daje? Obrażenia zadawane ludziom plus 20%. Czas trwania 5 minut. To. No to miecz stalowy. Tutaj... Talgarska zima, a użyje pożoga. Co robi pożoga? Detonuje inne pułapki i podpala. Podpalenie plus 50%, obrażenia od między 20 a 50. Po kurwa chuju, dobre jest. Kartacz. Po detonacji rani odłamkami wszystkich zasięgu obrażenia od 30 do 40. Mniejszy składnik alchemiczny mutagen. Dobra. Mam wszystko. Najpierw weźmy sztylet. Chociaż nie, dobra. Weźmy talgar. Czy ja kurwa mogę cię poprosić? Vlastinil z Wengerbergu. Wengerbergu. Iwar. Ja bym chciał... Jak to się robiło? Ja bym... Dobra, ja chcę... Kurwa, nie chcę tego. A! RB. Dobra, chujowo mi idzie. Widzicie? Ukończyłeś samouczek. Sugerowany poziom trudności. Łatwy, dobra. O, jak widzicie, udało mi się ukończyć samouczek. No. Bo w nim zginąłem. Zaczynamy normalną rozgrywkę, panowie i panie. Z tego, co mi wiadomo, to chyba... To chyba akcja Wiedźmina 2 nie łączy się z książkami.
Tak, to jest do poprzedniej części, tak więc jeżeli ktoś nie oglądał albo nie grał pierwszej części Wiedźmina, polecam nadrobić na kanale Growe Historie. Może bym się przywitał, ale kajdany. Niestety mam zajęte ręce. Głupiec ze mnie. Wes! Bądźmy mili na początku. Cóż, czyli od początku. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. Po prostu królowi się nie odmawia.
brata do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, Wiedźminie. Etap zadania z woli króla. Dołączę później. Dobra, czy mamy tu coś, co możemy szukać, sprawdzić? Tak. Oreny. Mamy pieniądze. Dobra, coś tu jeszcze do opędzlowania? Nie? Dobra. Idź do króla Fulltesta. Prosto do miasta.
właśnie wielmożny król Woltes. Co wy na to wypierdki? Niech żyje król! A teraz wymarsz! Korzeń mandragory, Belisa. Dobra, tam pójdziemy. Ale moi drodzy, ja tutaj zapiszę stan gry. Ostatni mój zapis był w 2019. Ja pierdzielę. Tak dawno? Jeszcze wcześniejsze są z 2018. No, moi drodzy. Tutaj ja wam serdecznie podziękuję za uwagę. W kolejnym materiale, który pojawi się, w sumie nie wiem kiedy. Tak więc, moi drodzy, dajcie znać, czy chcecie, czy w ogóle byście chcieli na przykład, nie wiem, dwa materiały dziennie, albo codziennie jeden materiał z Wiedźmina, o ile oczywiście uda mi się nagrać, bo pamiętajcie też, że w miarę możliwości będę starał się być z innymi grami na bieżąco. Chociaż na tą chwilę bez dysku zewnętrznego może być ciężko, ale pożyjemy, zobaczymy. Tak więc, moi drodzy, dajcie znać. No i cóż, ja wam serdecznie dziękuję za uwagę, za obejrzenie poprzedniego i tego materiału. I do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.